Pieski lubią przewidywalne zajęcia. Dla wielu z nich adaptacja do nowych okoliczności jest wyzwaniem, nawet jeśli to tylko powrót właściciela do pracy po jednym wolnym dniu. Takie zmiany prowadzą niekiedy do pojawienia się problemów behawioralnych u czworonoga. Może zacząć szczekać na pozór bez powodu lub gryźć rzeczy, których nie powinien. Albo nagle zacznie kopać dziury w ogrodzie. Aby uniknąć tych komplikacji, postarajcie się wstawać codziennie rano i wyprowadzać psa na spacer o tej samej porze. W przeciwieństwie do ludzi, mało który pies kojarzy pocałunki z przywiązaniem czy miłością. Gdy nieznajomy zanadto zbliży swoją twarz do psiego pyska, wzbudza to u czworonoga strach. Możliwa jest gwałtowna reakcja. Niektóre psy tolerują całusy swoich właścicieli, ale zdecydowanie bardziej doceniają niecałowanie ich w ogóle. Uwielbiają natomiast zapach swojego pana czy pani. Nosy tych zwierzaków są o wiele wrażliwsze niż nasze. Sweter przesiąknięty waszym zapachem jest dla psa najbardziej uspokajającą rzeczą pod słońcem. Właśnie dlatego tak często widzicie swojego pupila wylegującego się na stercie ubrań czekających na pranie. W kwestii jedzenia ludzie nie wyobrażają sobie braku różnorodności. Pies może być co prawda zainteresowany zawartością waszego talerza, ale gdyby mógł wybrać swoje własne jedzenie, zawsze byłoby takie samo. Według naukowców lepiej nie zmieniać marek psiej karmy i smaków zbyt często. Sprawdźcie, za czym przepada wasz piesek i trzymajcie się tego. Większość psów nie obchodzi jakiekolwiek przywództwo. Tak już po prostu mają, nie czują potrzeby bycia samcem czy samicą alfa. Dlatego tak bardzo lubią, gdy ich właściciele biorą te role na siebie. Jako liderzy powinniście ustalić pewne zasady, grafik różnych czynności, a także reagować na zachowania psa. Bez tego zwierzak może się zbuntować, próbując przejąć kontrolę. Wówczas trzeba liczyć się z poważnymi problemami związanymi z jego zachowaniem. Ponieważ psy uwielbiają angażować się w różne rzeczy, niesamowitą radość dają im spotkania rodzinne. Psiak z pewnością doceni każdą okazję, żeby gdzieś z wami wyjść. Szczególnie jeśli będą to nowe, ciekawe trasy spacerowe. Czworonogi kochają odkrywać i wszystko wąchać. Gdy wracacie do domu, zamiast w prawo, skręćcie w lewo. Pójdźcie z psem do parku albo wybierzcie się na wędrówkę po lesie. Nowe zapachy, widoki, doświadczenia. Wasz najlepszy przyjaciel będzie w siódmym niebie. Pies, przygotowując sobie miejsce do spania, zatacza kilka kółek. Dopiero gdy wszystko będzie wyglądało idealnie, ułoży się i pójdzie spać. Czynność ta zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa. Dawniej jego przodkowie wykopywali w ziemi płytkie doły, które następnie otaczali gałęziami, liśćmi i ziemią. Tak przygotowane leże nadawało się do spania. Nasi szczekający towarzysze cenią sobie przestrzeń osobistą. Oznacza to, że wasz pupil może nie lubić dotyku obcych ludzi. Nawet jeśli ten jest największym psiarzem pod słońcem, zwróćcie szczególną uwagę na reakcję swojego czworonoga. Na pewno zauważycie jego niechęć, gdy ktoś obcy zacznie się do niego zbliżać. Jeśli naprawdę chcecie pogłaskać czyjegoś psa, najpierw spytajcie o pozwolenie. Gdy je otrzymacie, zniżcie się do poziomu zwierzęcia i wystawcie rękę w jego kierunku. Jeśli pies sam do was podejdzie, pogłaszczcie go delikatnie pod pyskiem, nie po głowie. W zasadzie żaden pies nie lubi być tam dotykany. Owszem, wam może na to pozwolić, ale tak czy inaczej nie przepada za tym sposobem okazywania czułości. Większość psów na widok ręki zbliżającej się do ich głów po prostu się odsunie. Ja też tak robię. Czworonóg może się zaniepokoić, gdy ktoś postanowi pogłaskać go po pysku, ramieniu czy łapach. Ubieracie swoje psy w różnego rodzaju ciuszki? One tego nie znoszą. Może rzeczywiście wyglądają uroczo i zdają się chronić je przed zimną pogodą, ale niestety są bardzo niewygodne. Poza tym psiaki raczej nie potrzebują dodatkowego źródła ciepła. Jest jednak pewien wyjątek. Jeśli macie małego lub krótkowłosego pupila i wychodzicie z nim na spacer w naprawdę mroźną temperaturę, warto ubrać go w specjalny kocyk lub kurteczkę. Psy uwielbiają widzieć swoich właścicieli w dobrym nastroju. Te zwierzęta świetnie wyczuwają ludzkie emocje i z łatwością odczytują mowę ciała człowieka. Pewnie zauważyliście, że wasz pupil zachowuje się inaczej, gdy wracacie do domu po ciężkim dniu. Czasami podchodzi blisko i próbuje pocieszyć. Naukowcy twierdzą, że psy to empatyczne stworzenia, więc jeśli wy jesteście szczęśliwi, wasz mały przyjaciel na pewno też.
Psiaki lubią mieć coś tylko i wyłącznie dla siebie. Niech to będzie jakaś zabawka, miska na jedzenie czy wodę albo legowisko. Zdarza się, że coś, co do niedawna należało do Was, nagle staje się własnością Waszego psa. Jeśli zauważycie, że przeżuwa kapcie, może to oznaczać, że potrzebuje więcej własnych zabawek. Albo uwagi. Co do dotyku, psy lubią być poklepywane, ale nie po głowie, oraz drapane po klatce piersiowej, a nie po brzuchu. Ale co ciekawe, psy nie lubią być przytulane. Czułe obejmowanie ich rękoma może wydawać się dla nas urocze i pełne ciepła, ale nasi szczekający przyjaciele czują się uwięzieni. To tylko wywołuje niepotrzebny stres. Co innego wspólne spanie. Gdy pies wtula się w Was w nocy, zacieśnia z Wami więź na poziomie chemicznym. Psiaki z reguły uwielbiają patrzeć na świat przez okno. Nawet jeśli nie czują zbyt wielu zapachów z zewnątrz, dosyć dobrze widzą ruchome obiekty. Zapewnijcie swojemu psu swobodny dostęp do okna, a zobaczycie, ile czasu będzie spędzał na śledzeniu wszelkiego rodzaju ruchów. Szczególnie kurierów, czworonogi stanowią jeden z najlepszych systemów powiadamiających o nadciągających przesyłkach. Psy to zwierzęta społeczne, ale jeśli chodzi akurat o jedzenie, wolą pałaszować na uboczu. Gdy spróbujecie zmusić swojego pupila do podzielenia się posiłkiem, raczej spodziewajcie się wrogiej reakcji. Kupując psu zabawki, weźcie też coś, nad czym pies będzie musiał się nagłowić. Chodzi o system nagradzania zwierzęcia za rozwiązanie zadania. Warto łączyć przyjemne z pożytecznym. Psy, gdy są znudzone, często zachowują się niegrzecznie. Warto więc w tym celu zapewnić im ćwiczenia umysłowe. Nigdy nie zostawiajcie pupila samego w samochodzie. Nawet jeśli ktoś będzie z nim w środku, auto nie powinno być nagrzane. Najlepiej zaparkować samochód w cieniu. Pies musi mieć zawsze dostęp do świeżej wody. Czworonogi uwielbiają, gdy mówi się do nich spokojnym i kojącym głosem. Oczywiście nie rozumieją wypowiadanych słów, ale interpretują ton. Gdy zwracacie się podniesionym głosem, pies pewnie nie zrozumie, że jesteście na niego źli. Wręcz przeciwnie, może pomyśleć, że gracie w jakąś hałaśliwą grę i zacznie szczekać. Psy potrafią spać w każdych warunkach, nawet ogonem nie kiwną. Nie oznacza to jednak, że lubią się relaksować w głośnych miejscach. Tak jak ludzie bardzo cenią sobie ciszę. Znajdźcie dla pupila spokojny kąt i połóżcie tam psie posłanie. I nigdy, przenigdy nie budźcie go z głębokiego snu. Niewykluczone, że obudzi się zły i zacznie na Was warczeć. Nie dziwne, sam zareagowałbym podobnie. Pies potrzebuje pochwał i wychowania tak samo jak konsekwencji w działaniu. Musi wiedzieć, czego dokładnie od niego oczekujecie i odwrotnie, czego on może oczekiwać od Was. Możecie przypadkowo wysyłać mylące sygnały, co tylko zdezorientuje psiaka. Na przykład, jeśli nie chcecie, żeby wskakiwał na łóżko, nie głaszczcie go, gdy to zrobi. Jeśli jednak zastosuje się do ustalonych reguł, koniecznie trzeba to docenić. Pupil zawsze chciałby skupiać na sobie uwagę właściciela. Wciąż ochoczo wyrażałby swoją czułość. Tak, znamy te słodkie spojrzenia. Pamiętajcie tylko, aby nie patrzeć psu zbyt długo w oczy. Te zwierzęta nie przepadają za takim kontaktem wzrokowym. Sprawi tylko, że poczuje presję, silny dyskomfort, a nawet zagrożenie. Najlepszy przyjaciel człowieka ekscytuje się, gdy może poznać kogoś nowego, czy to inne psy, czy ludzi. Ale takie spotkania należy odpowiednio zorganizować. Pupil traktuje dom jako swoje terytorium. Nie oczekujcie więc, że od razu polubi przybyłych gości. Nie wolno go również zmuszać do nawiązywania nowych relacji. Jesteście ze swoim psem na spacerze. Wszystko przebiega normalnie, gdy nagle zwierzak pada na ziemię i zaczyna się tarzać w czymś, co z pozoru niczym nie różni się od otaczającej trawy. Cóż, ludzkie nosy po prostu nie są tak czułe na zapachy jak te psie. Czworonogi uwielbiają tarzać się w smrodku. To przejaw instynktu. W przeszłości ich przodkowie robili to w celu zamaskowania swojego własnego zapachu. Kiedyś mój border collie też tak się zachowywał. Nigdy nie uwierzylibyście, w czym najbardziej lubił leżeć. A może jednak? Ach, pieski, kochamy je!